Siemanko, pokażę dzisiaj glitcha na metodę, no w sumie, no glitcha, jak naprawić sobie dead spota w klubie nocnym na Terrorbyte'a, Mule, Pundera czy Speedo. Tu wam pokażę. Speedo, pojazd szare, dead slot, Mule szary, dead slot, Punder jest, tu jeszcze nie ma dead slota. Pokażę wam, jak to naprawić. No potrzebujemy garaż, obojętnie gdzie, no mieszkanie lub tu kasyno, jedno, co najmniej jedno puste miejsce, żeby wjechać bez potwierdzania komunikatu. Wjeżdżamy tutaj sobie autem z ulicy, garaż, penthouse, może to być zwykły garaż w mieszkaniu, no gdzieś, gdzie macie jedno puste chociaż miejsce. Teraz tym autem wyjeżdżamy na zewnątrz, ono już jest jako nasze własne, ale tu nie wykupujemy mu ubezpieczenia. Jedziemy teraz do naszego klubu nocnego. No i potrzebujemy oczywiście, żeby to naprawić, no to te auta, które, gdzie mamy dead slota, czy to Terrorbyte, czy Speedo, czy inne z nich, no to na poziomie B2, B3 lub 4 potrzebujemy chociaż kopię od znajomego, no już nie musi być koniecznie modowana. Ale na tych poziomach B2, B3 lub B4 już potrzebujemy mieć te pojazdy. Teraz tak, te auto z ulicy, któreśmy wjeżdżaliśmy, po prostu zwyczajnie niszczymy. Wchodzimy do garażu, w którym trzymamy te nasze Mule, Speedo, Pundera, Terrorbyte'a, no mówię B2, B3 lub B4, no to już musimy, także możecie sobie cały czas, jest to kopiowanie, można sobie je skopiować od kogoś. No tu sprawa prosta, wsiadamy do tego pojazdu, gdzie mamy dead slota, zmieniamy w nim cokolwiek, wysiadamy z niego, wyjeżdżamy na zewnątrz i albo resetujemy grę, co jest najpewniejsze, albo po prostu idziemy na kreator, idziemy na nową sesję, czy rozłączamy internet i połączymy internet z powrotem i wracamy do gry, ale zamykanie gry jest tu 100% pewnościowe, że się uda. Jeżeli tu zmieniłem po prostu hamulce, teraz klikam B lub tam kółko, żeby wysiąść z pojazdu, wysiadam, wsiadam, wyjeżdżam na zewnątrz, zamykam grę, uruchamiam grę od nowa, no i wejdę do garażu, pokażę, że zostanie mi dead slot na Speedo, ten już będzie w swoim, na swoim miejscu, wyjdę z garażu i pokażę, że już nie jest na szaro, tak jak był, tylko jest na biało, mogę go już przez interakcję zwyczajnie wzywać. Że no to jest sposób na naprawienie tych dead slotów, jeżeli ktoś ma, podejrzewam, że są osoby, które robiły sobie mercha z auta na Avengera, to na pewno mają dead slota na Terrorbyte'cie, że tu jest sposób na naprawienie tego, tych właśnie dead slotów w klubie nocnych. Że mam tutaj taki set właśnie jak tu na filmiku do rozdania, mam też set z klubu nocnego, ale już bez Terrorbyte'a, w tego goblina zielonego, to taki zestawik był, magazyn pojazdów i klub nocny, ten zielony goblin od Ozimotsa, że któryś z tych setów też może będę rozdawał. Ale to jeszcze się zobaczy. Bo takie rozdawanie takich pojazdów to już nie na, kurde, sesji publicznej, tylko pojedynczo, tak jak tam mówiłem, żeby napisać do mnie wiadomość. Jak będę miał czas, to odpiszę i zaproszę, a byli tacy, co się tylko zapytali, czy jest rozdawanie. No ja wyraźnie wtedy powiedziałem, jestem cały dzień do dyspozycji, napisz mi wiadomość. To się ludzie budzili na drugi dzień, czy jest rozdawanie. No i tutaj jak widać, wchodzę do garażu, Punder już tu był, Mule już jest naprawiony na swoim miejscu, gdzie nie miałem, mogłem go kupować oczywiście, to miałem opcję wyboru poziom B1, B2, B3, B4,
a dostarczany był mi do Eclipse Tower mieszkanie 40, kurwa, i zastępował mi tam jakieś inne pojazdy, które traciłem, a tu sam w końcu skorzystałem z okazji, mogę sobie to naprawić, także no, sprawa bardzo prosta, kto ma te sloty, mówię, może sobie skorzystać. Pozdrawiam, elo.